Urzędu Publiczności. Przed chwileczką moja poprzedniczka wyrzuciła dość słuszną tezę, że Boga nic nie nosi, jest potrzebny. Ale przypomnijmy sobie o demokracji. Demokracja rodziła się w Atenach. Perykles 18 razy był wybrany. 18 razy ludzie stawali, żeby go wybrać. I był do końca. Do swojej śmierci był, przewodził Ateną. Jest to przykład prosty. Demokracja sama się sprawdza, sama się weryfikuje. W związku z tym, czy to będzie 2, czy będzie 3, czy 10, jeżeli ktoś jest dobry, tak powinien być. I rządzić dalej. Sprawa następna. Kolega z propozycji rzucił hasło następujące. Zawsze będzie dbał o swoje podwórko. Ja uważam, że gospodarz powinien dbać przede wszystkim o swoje podwórko, a więc podwórkiem jego jest gmina. Jeżeli dba o swoje podwórko, ja zobaczę u niego, na podwórku jest czysto, i nawet na terenie gminy będzie czysto. Będzie porządek, będzie dbałość. I jeżeli natomiast będzie to bałaganiarz, to to samo będzie na terenie gminy. I, szanowni państwo, jestem przedstawicielem gminy Sarczyn. Moja gmina w rankingu gmin zajmuje pozycjonalnie od gminy 10 miejsce w kraju. Jest to ranking Gazety Wyborczej. W związku z tym to chyba widać. Mój wójt sprawuje swoją funkcję trzeciej kadencji. Ściągnął w zeszłym roku, a więc to jest trzecia kadencja, ściągnął około 20 milionów złotych. Czyli są to konkretne pieniądze, konkretne przełożenie. Jak na razie się nie wypali. I w tą kadencję wchodzi następnymi wyzwaniami. Czy zostanie wybrany, zobaczymy. Wyborcy zdecydują. Przecież to tylko głos wyborczy. Powoduje to, że wybieram albo też nie. Wracając do tego, co Pan powiedział na temat naszej gminy, czy macie Państwo zrobione sondaże poziomu zadowolenia Waszych mieszkańców z zarządzania gminy? Tak, takowe sondaże są zrobione. Mieszkańcy są zadowoleni z wyboru oczywiście poprzez spotkania na wszelkich zebraniach. Wskazują frekwencje, są około 30%. To jest dużo na miejscowości gminy. To jest dużo, kiedy mieszkańcy chcą uczestniczyć. I oczywiście chcą brać udział w życiu gminy. To jest najważniejsze. I zwracam uwagę, można wójta odwołać. Jest coś takiego jak referendum. Jest najprostszy sposób odwołania wójta. Dotychczas uważają, że referendum się nie sprawdzi, bo nikt nie odwoła się nigdy. W mojej sąsiedniej gminie, sąsiadującej ze mną, oczywiście gminie postanowiono odwołać wójta po 2 latach niekompetencji. Mieszkańcy się zebrali i odwołali go. I coraz częściej słyszycie, że wójtów, prezydentów można odwoływać. Dlaczego to nie zrobić? Dlaczego odbierać ludziom prawo decydowania? Jesteśmy w demokracji. A demokracja ma swoje prawa, które trzeba wykorzystywać. I mam nadzieję, że te prawa nikt nas tego nie pozbawi. Bo prawa są nam należne, gwarantuje konstytucja. A kto jest nie najważniejszym aktem prawnym w państwie polskim, w państwie demokratycznym? Proszę bardzo, dzisiaj uwaga, że jesteśmy młodą demokracją. A więc pewne rzeczy powinniśmy się uczyć od tej starej demokracji Atenzy, która nie popełniała takich błędów. To zmieniała się, Ateny były potężnym państwem, państwem miasta. I tam istniała demokracja bezpośrednia. I konfrontacja była konkretna. Jesteś dobry, pełni funkcję, sensuje, jesteś podobany. Pytanie. O, czy słyszał Pan o obecnych problemach demokracji greckiej? No obecnie. Dlatego Grecja oddaliła się od demokracji, bo obecnie jest demokracja pośrednia, przynajmniej w przypadku Grecji. Wtedy była bezpośrednia. A tutaj mamy rzecz następującą, referenda, które pozwalają zmienić. Pozwalają zmienić władzę. Ja nie mówię o władzy państwowej, bo tutaj można powiedzieć, czy prezydenta można odwołać, bo rząd. Można. Każdy z nas ma mandat. To jest najważniejsze. Tylko czas tego mandatu skorzystać. Pójść, wrzucić tą kawę. To niewiele kosztuje. I powinniśmy dbać o jedną rzecz, żeby jak najwięcej nas schodziło od tych wyborów. Nie stało, czekało i zwaliło głos na innych. Wszyscy idźmy do wyboru, osiągniemy to, co chcemy. Niech tam w Grecji nie będzie 15, 20, 30%, nie będzie 80-90% państwa demokratycznych. Pytanie? Proszę. Co w sytuacji, kiedy w gminie nie ma innego konkurenta? W przypadku mojej gminy takie przypadki były. Że w pierwszej kadencji nie było konkurenta, w drugiej i trzeciej konkurenci byli. Okazało się, że wójt, który powiedział swoją funkcję, w pierwszej kadencji wygrał z każdą. A więc osiągał około 70% głosów. Czyli wydaje mi się, jest wystarczającą prawomocnością dla władz, sprawowania władzy. Że ten wójt może zbawić władzę.
ma pytanie. Już nie mam, pytanie skończyło się. Ale powiem tak. Nie, minuta jest. No, powiem. Ostatnia minuta jest wolna. Jest pan samorządowcem. Chciałem zapytać, jak długo taki nowy prezydent miasta, burmistrz uczy się sprawować swoje funkcje, jak jest nowy, zanim zdobywa doświadczenia. Kiedy on tak naprawdę w pełni zarządza miastem? Szanowni Państwo, jestem przeciwkowiecie przewodniczącym Rady Gminy i Radnym Gminy. W związku z tym zwracam uwagę, nim wejdzie wójt do sprawowania władzy konkretnie i pociągnie to, co trzeba w gminie, straci pierwszą kadencję. Jeżeli nie pierwszą, to przynajmniej 3 lata pierwszej kadencji. To jest stracone. I co pozostaje z tego? Nim dojdzie do wszystkich tych spraw władzy, które potrzebne są, niezbędne są obecnie. To nie ma szansy. Nie ma szansy pozyskania żadnych środków. Gmina nie będzie się rozwijała, a na dzień dzisiejszy, w przykładzie naszych gmin, mamy, że trzeba sobie pozyskać środki, jak więcej środków unijnych. Dziękuję. Dziękuję drugiemu mówcy opozycji. Teraz proszę trzeciego mówcy opozycji.